żeby wszystkie dzieci położyły paluszki na brzusie. Można tak? O. I na brzusie. Wszystkie dzieci paluszki na brzusie. I zamykamy oczy. Zamykamy oczka, tak jakbyśmy mieli spać. Zamykamy oczy. I słucham. Ale nie śpimy jeden. Jeden. Słuchamy. No i co słyszeliście? Ptaszki, bo tutaj bróweczki zrobimy sobie gniazda, a nie tylko bróweczki, bo i jaskółki, ale mają tutaj bardzo dobre warunki, bo mogą do tych gniazdek brać sobie sianko i słomę, ile zresztą chcą. No ale nas będzie dziś interesował chlebek, taki chlebek, który jedliście przed chwilą. A czy wy wiecie, z czego robi się ten chlebek? Z czego wybiega się ten chlebek? Właśnie z mąki, a mąkę mamy ze zboża. Ponieważ macie troszkę mniej czasu niż myśleliśmy, więc opowiem nam najpierw o chlebku. A chlebek, wiadomo, że wy już to wiecie, że powstaje ze zboża, powstaje z mąki, ale kiedy wypiekano sam chlebek? Wiecie, że to było bardzo, bardzo dawno. Bo aż 12 tysięcy lat temu. Tylko, że ten chlebek nie wyglądał tak jak te. Powstał też dawno temu, ale troszeczkę wcześniej, bo w Egipcie. A Egipt jest, wiecie gdzie? Tam jest, tam gdzie jest bardzo gorąco. U nas też jest teraz gorąco. Gdzie? Nie, w Afryce. No i podobno w Afryce, właśnie w Egipcie, żyła pewna niewolnica. Ta niewolnica zrobiła szybciutko ciasto na chlebek, bo miała przygotować. Możemy zrobić do wyboru do koloru. Albo kujawski, bo kujawski. Ale ja myślę, że my będziemy robić albo 100 drachmi. To są takie bułeczki w kształcie podkowy. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jak wygląda podkowa. Ja wiem. Ponia się. Słuchajcie, ważne, żeby ciasto. Ważne, żeby ciasto po prostu się nie wkleiło do rączek, ale też, żeby nie było za dużo tej mąki. Pamiętacie, tak jak robić mąki? Nie, skórka. Pamiętacie, że robić mąki, nie? A wy teraz kucharze się bawicie, tak? Tak, ostatnio mieliśmy zajęcia. Kucharze się bawicie. Nie robicie, nie mąki. Pokażcie łapki do pani Wyszki. Pokażcie łapki białe. Paluszki! Piękne paluszki. Pokażcie łapki do pani Wyszki. Normalnie piekarz, co jeden to lepszy. Ale piękne, macie białe rączki. No dzieci miały zajęcia tam z kucharzenia. Tak, wypiekały. A to starszaki. Thank you.
stwierdziliśmy, że